Witam Państwa, szczęść Boże, dzień dobry. Oczywiście to powitanie ma miejsce, jak widzimy, w kościele świętego Kazimierza Królewicza w Suwałkach. To powitanie ma miejsce także w atmosferze pandemicznej, w atmosferze na wskroś już wielkopostnej i także proszę Państwa, w atmosferze marcowej, atmosferze przedwiosennej. Ja to wciąż powtarzam, dlatego żebyśmy utrwalili w sobie pewne informacje na ten czas, który daje nam Pan Bóg, bo nieraz my przechodzimy tak obok, nie zawsze zastanawiamy się, czasem traktujemy to w sposób taki machinalny, odruchowy, że po prostu jesteś to jesteś, a jak Cię nie ma, to też niewielki kram. Dlatego też właśnie musimy wiedzieć, w jakim miejscu jesteśmy, musimy wiedzieć, do czego nas to miejsce zobowiązuje i musimy wiedzieć, że w tym miejscu mamy coś do zrobienia. To nie jest przypadek, proszę Państwa. To nie jest tak, że my tutaj jesteśmy i trudno. Nie takie świat dramaty zna. Jest to bardzo, bardzo ważne. Dlatego właśnie ten czas Wielkiego Postu, to trzeba bardzo mocno wyakcentować, to czas, jak powiedziałem, rozważania męki i śmierci naszego Pana Jezusa Chrystusa. My w czasie Wielkiego Postu jesteśmy ludźmi wyrzeczenia, jesteśmy ludźmi ofiary. My w czasie Wielkiego Postu staramy się robić taki remanent, taki rachunek sumienia, porządkować swoje życie. Po to jest dany nam właśnie ten post. Nie taki mały, zwykły post, ale Wielki Post, bo aż 40 dni, jeżeli chce ktoś go przeżyć tak w sposób godny, w sposób odpowiedzialny, w sposób owocny, to naprawdę potrzeba bardzo dużo modlitwy, potrzeba bardzo dużo wysiłku i potrzeba też, proszę Państwa, bardzo dużo wiary i miłości do Jezusa Chrystusa, bo przecież wszystko, co robimy w Wielkim Poście, to robimy ze względu na Chrystusa, nie dla Niego, ale ze względu na Niego dla nas, bo my uczymy się od Niego godnego cierpienia. My uczymy się od Niego tego, czego On nas uczy. A czego On nas uczy? On nas uczy miłości, tej miłości wzajemnej, tej miłości przebaczającej. Zobaczmy na co dzień, jak brakuje tej miłości. My jesteśmy nieraz zezieleni, jesteśmy skonfliktowani. To wszędzie, gdzie ludzie są, czy nisko, czy wysoko, czy na takim, czy innym urzędzie, czy w takiej, czy innej sytuacji, czy na takim, czy innym stanowisku. My jesteśmy bardzo mocno skonfliktowani. Jesteśmy zazdrośni, jesteśmy nieraz zagniewani, wręcz chcemy siebie nawzajem wyniszczać. Jest właśnie ta zazdrość, jest taka chora, niezdrowa konkurencja. Dlatego czas Wielkiego Postu to czas takiej refleksji. Refleksji nad swoim życiem, nad jego sensem, nad jego przemijaniem, proszę Państwa. To jest czas refleksji, nie dla refleksji, ale tak takiej refleksji, która ma nas czegoś nauczyć. My z tego coś mamy wynieść. To nie, że przyjdzie czas, koniec przyjdzie i wtedy będzie nowy czas, czyli będzie święta wielkanocne, będzie znowu zielony karnawał, no i tak dalej, i tak dalej. Musimy w tym czasie coś naprawdę dla siebie zrobić. Musimy przemienić nasze życie, musimy utrwalić te wartości dobre, które w nas są i wyeliminować, kochani, te wartości, które są wartościami negatywnymi, czy wyeliminować z nas to zło, tę nienawiść, tego różnego rodzaju dokuczanie sobie wzajemne. Proszę Państwa, to bardzo źle o nas świadczy jako w ogóle ludziach, a szczególnie jako ludziach wierzących. Po tym poznaję was, że jesteście moimi uczniami, mówi Chrystus, jeżeli jedni ku drugim miłość mieć będziecie. To jest właśnie istota. Ważne są pacierze. Ważna jest modlitwa, ważna jest refleksja modlitewna. Ważne jest bycie w kościele, ważne jest bycie w świątyni. Ale najważniejsze jest miłość wzajemna. Mamy kochać się wzajemnie. Mamy kochać się wzajemnie taką miłością różną, w tym przede wszystkim miłością przebaczającą. Drodzy Państwo, no właśnie czas Wielkiego Postu to czas też rekolekcji, o czym już też niejednokrotnie mówiłem. W tej parafii, w której jesteśmy obecnie, takie rekolekcje rozpoczynały się dzisiaj, w niedzielę, 14 marca. I właśnie w czasie rekolekcji, no oczywiście jest to czas pandemiczny, nie będą to rekolekcje takie jak każdego roku. One nie są takie jak każdego roku, bo oczywiście ograniczona liczba osób, poza tym też, no, też sami się boimy. Mamy prawo do tego, żeby bać się, prawda, bo jeżeli my się boimy, to znaczy, że szanujemy swoje zdrowie. To nie jest taki lęk małego dziecka, to jest lęk roztropny, to jest właśnie ta roztropność, która każe nam dystansować się, która każe nam w jakiś sposób zabiegać o to, żeby było jak najwięcej higieny, żeby było jak najwięcej właśnie czystości zewnętrznej, czystości rąk i oczywiście, żeby było jak najwięcej tego, co będzie sprawiało, że to nasze życie będzie bardziej bezpieczne i że będzie to życie bardziej bezpieczne także naszych bliźnich, naszych sióstr, naszych braci. Rekolekcje, przychodzimy do kościoła, one dają nam szansę na co? Dają nam szansę na to, żeby wziąć udział we mszy świętej, ze
zresztą tak jak każda niedziela, bo zresztą msza święta, proszę Państwa, to nie jest jakaś nowość w czasie rekolekcji. Codziennie w każdym kościele, rano, wieczorem, nieraz południe, są sprawowane Eucharystie, są sprawowane msze święte. Właśnie te msze święte to nic nowego pod słońcem, ale msza święta rekolekcyjna to jest ta msza święta, podczas której kaznodzieja, rekolekcjonista wygłasza naukę, wygłasza taką właśnie naukę wielkopostną. Zechciejmy, będąc na rekolekcjach, wsłuchać się w tę naukę, bo jest to nauka, którą kieruje rekolekcjonista do nas, z miłości do nas. On chce, żeby do nas dotarło światło wiary. On chce, żeby właśnie to światło wiary rozświeciło nas wewnętrznie, żebyśmy poprzez to rozświecenie byli ludźmi bardziej widocznymi jako ludzie, którzy dają dobry przykład, którzy żyją dobrze i którzy poprzez to dobre życie dobrze współżyją ze środowiskiem. Kochani, dzisiejsza niedziela to czwarta niedziela Wielkiego Postu, jak już mówiłem, gdy będziemy, bo przecież byliśmy w kościele, to usłyszymy, ewentualnie usłyszeliśmy słowa Ewangelii według świętego Jana. Jak zwykle bardzo proszę o wysłuchanie tychże szacunkiem. Jezus powiedział do Nikodema: jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak trzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna w świat po to, aby świat potępił, lecz po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu, a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność, aniżeli światło, bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto dopuszcza się nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby okazało się, że jego uczynki są dokonane w Bogu. Kochani, dzisiaj właśnie Chrystus naszą uwagę zwraca na wiarę, byśmy byli ludźmi wierzącymi, bo wiara nas zbawia, bo wiara powoduje, że to nasze życie staje się życiem innym. Dlatego też w czasie i rekolekcji, w czasie tego Wielkiego Postu zwróćmy uwagę na naszą wiarę. Zastanówmy się, jaka ona jest, czy ona ma w sobie chociaż troszeczkę, chociaż odrobinę życia. Może to jest martwa wiara. Wiara bez uczynków martwa jest. Czy ta wiara, nasza wiara jest oparta uczynkami, czy te uczynki, które wykonujemy, czy one wynikają z naszej wiary, czy może tylko z przezorności albo z jakiegoś wyrachowania. Niech Chrystus cierpiący na krzyżu błogosławi nam i niechaj swoim cierpieniem uczy nas naszego godnego cierpienia, cierpienia zbawczego. Pamiętajmy te słowa pieśni: zbawienie przyszło przez krzyż, ogromna to tajemnica, każde cierpienie ma sens, prowadzi do pełni życia. Oby nasze cierpienie, oby nasze problemy, oby także właśnie ten czas pandemiczny miał sens zbawczy, abyśmy właśnie ten czas pandemii włączyli w to cierpienie, o którym mówi Jezus Chrystus i który mówi nam, że to cierpienie będzie wtedy sensowne, jeżeli my to cierpienie w jakiś sposób ogarniemy Jego krzyżem, ogarniemy Jego obecnością. Dziękuję bardzo. Serdecznie pozdrawiam wszystkiego najlepszego na nowy, marcowy, wielkopostny, rozpoczynający się tydzień. Zostańcie z Bogiem.